dzisiejszym odcinku, kto szybciej wykona zadania, wygrywa pieniądze i mystery boxa Kubusia. Jest 6 zadań na tabliczce i każdy z uczestników będzie musiał je wykonać. Kto wykona je najszybciej, wygrywa mystery boxa od Kubusia. Osoba, która wykona 6 zadań najszybciej, zdobędzie ode mnie informację, w jakim pomieszczeniu jest schowany klucz. Klucz jest potrzebny do otwarcia mystery boxa. Pierwsze zadanie. Przejść tor na ślepo. Uczestnicy muszą spojrzeć na tor, a następnie przejść go na ślepo. Muszą wykonać to zadanie poprawnie, bo inaczej cofają się na start. Po co, mam zamknąć oczy po prostu? Dobra, myślę. Przejdę na nieślepo. Zapamiętałem. Namaluj losową techniką. W słoiku znajduje się technika, jaką musisz namalować wylosowanego kwiatka. Muszę namalować obraz wylosowaną techniką i co tutaj mam? Markery. A co to jest? Orchidea. A wylosować kwiatka jeszcze. A jak wygląda orchidea? Na pewno ma radygę. Jaki to artysta? Na stole w kuchni są rozłożone nazwy artystów oraz ich utworów. Dopasuj poprawnie wszystko, żeby ukończyć zadanie. Za każde złe dopasowanie stoisz w miejscu 30 sekund. Przybiegłem do stołu i robię, jaki to artysta? Mamma mia, dobra. To niesłodzony fit, to chyba potrzebło. Ten jeden moment, werka, dobra, mam. Gdzie to Lambo, co mu kupił tata? Multi. Jak kiedy... to jest? No, nie wiem, ciężkie fest. Tako. Cicho jakby cały świat. Sanak? Brzmi jak sanak. Farna! No źle, za małe robię kroki. Ej, strasznie trudne. Jest? Jest, ja wiem co to jest. Dobra, no to jest. Co robisz? Mogę robić z tobą? Możesz. A co to jest? Musisz wylosować kwiatka i technikę, jaką masz namalować, ale ja wylosowałem orchideę i nie wiem jak wygląda, więc bardzo dobrze przyszedłeś, bo teraz jest operator i mogę sprawdzić jak wygląda orchidea. Stokrotka? A gdzie jest technika? Tu. Gwiazdy tym oczom oddały Zenek. Musi być kury, tutaj maluję. Zrobiłem to, ale nie wiem czy to jest dobrze. Musisz to wika zweryfikować, jak nie tam stopkę na 6 sekund. Farby. No ja się nie będę pieścił, czekał na jakieś te. Ej, dobra, znalazłem ekstra sposób. To jest moja orchidea. Lecimy za cyklem. Dokończ piosenkę ekipy. I dokończyć piosenkę ekipy. No dobrze. Szybko? Nawet się nie wdrożyłem wdrożyć. Martwiłem się o nas i o przyszłość. Nie wiem, coś takiego. Nie. Zobacz, mamo, jak wyrosłem, nie jestem małym chłopcem. Dobrze! No dobrze, proszę, dobra. Jest, dobra. Znaczy, nie, no nie jest w sumie, ale dobra, wykreślam to zadanie. Dzień dobry. Orchideę narysowałem. Orchidea? No sprawdziłem, jak wygląda orchidea i patrz, zgadza się. Poprosiłabym ciebie, żebyś zaznaczył te dwa kolory, które ma orchidea. A ja tutaj stoję, no i oczywiście jestem w towarzystwie Kubuś Play Lemoniada. Jest to przepyszny napój, idealny na lato. Dajcie mi znać, czy już testowaliście. Ja jestem fanką tego arbuzowego. On trafia mocno w moje gusta. Wy też możecie się poczuć tak, jakbyście brali udział w grze i wygrać mystery boxa od Kubusia w loterii Kubusia. Jedyne, co musicie zrobić, to kupić dowolny produkt Kubusia i zachować dowód zakupu, a później zarejestrować go tutaj na stronie. Codziennie do wygrania są mystery boxy, a oprócz tego vouchery do Media Expert oraz Empiku. Jest, kochani, aż ponad 1000 nagród do wygrania. Loteria trwa od 18 czerwca do 30 lipca. Oczywiście ja was zachęcam do wzięcia udziału w loterii, bo nagrody są bardzo fajne. Ej, bo tam są tylko dwa kolory markerów, więc zrobiłem złoty i srebrny. Teraz wygląda to pięknie. Dziękuję bardzo. Witam. Po pierwsze tak, oto stokrotka namalowana farbami pięknie. O, no i to jest super, są kolory, jest wszystko. Podaj Kubusia dalej. W tej konkurencji uczestnicy będą musieli podejść do mnie na stację, a ja podam im cechę charakteru, którą musi mieć osoba, której wręczą Kubusia. Dobra, no, słuchaj, szkoda mi czas, ale ja chcę się zapytać, jaką cechę wyglądu mam dać osobę Kubusia dalej? Musi to być osoba z okularami, nieznajoma. Nieznajoma? Oczywiście, musicie lecieć. Tu nikogo nie ma. Pakuj się, jedziemy pod Lidl. Minuta minęła, lecę. Kochani, kolejne zdanie. Tor na ślepo, ryzykuję. Hop, hop, dobrze? No, powiedzmy. Mamy tor na ślepo, zaliczony, lecę do stołu. Co ja teraz mam zrobić? Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. Zenek Martyniuk. Kawka na wynos się towarzyszy mi, to jest Sana. I o, jakby cały świat. To jest Ewa Farna. Wersa w ten jeden moment, wtedy w bani kleję wizję. Jak w sumie brzmi jak tako. Nie będę się mazał, tylko maluję. Co? Nie będę, czyli to musi być chłop. Został mi Dawid Podsiadło. Jesteśmy całym moim światem, mówię ci to na serio. To są, to jest Trzech Króli, to jest Trzech Króli. Bo tu nie ma żadnego tekstu jako kobieta, że tam jeszcze nie wydaje. Patrzę nawet na kierowców, nie? Szukam osoby z... O, jest i osoba z okularami, dobra.
Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Dzień dobry. Ja mam takie wyzwanie, że muszę osobie, która ma okulary na sobie, wręczyć Kubusia do picia. Dziękuję. Dzień. Dziękuję. Ja mam słoneczne okulary. Okulary to okulary. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Monstera farbkami. Akurat myślę, że mi się prosto wylosowało. Ja mam takie duże liście. A technika w tym pętle. No ja bym to zaliczył. Dobra, jakbyś ty zaliczył, mam nadzieję, że i Wika zaliczy. Miśka, Miśka! Monstera farbkami. Ej, super, dobra, zatwierdzam. Let's go. Gdzie jest Wika? Dawaj. Trzech króli, obywatel świata. Nie, musisz dokończyć piosenka, nie dać ty. Aha, dobra. Wszyscy! No nie, ty mnie tu na czas dyndasz. Do Ustrzyk, Chęcin i Jasła, żeby dumna była mama. Dobrze! Tak jest! To myślę, dobrze, to myślę. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa. Zaliczony? Tak. Yeah. Dżęziara wie, co chce i będzie to miała. Zatańcz poprawnie układ dżęziary i wrzuć na TikToka. No to tańczę dżęziarę! Szybko patrzę raz w tutorialu. Nagrywam duet, bo będę sobie przynajmniej patrzył. Co zostało? Czekaj, stop! Przepraszam, moja miejscówka jest, przepraszam. Przepraszam, to moja miejscówka! Ale ja muszę tutaj stać, nie? O Jezu, ale mnie noga boli. No ja. Słuchajcie, to jest chaos, to jest to. Uczymy się od Dominika, patrz. Uważaj, nie pójdź. I tak już zapytałaś o za dużo, ja nigdy w życiu nie tańczyłem. Ej, dobra, patrz teraz, patrz teraz. Aha, bo ty masz tu duet. Kurczę, tego nie mogę zaliczyć. Dobra, idziemy nagrywać moje, chodźcie. Co? Strasznie to jest trudne. Dobra, duet do Mony. I będę odgapiał od niej ruchy, nie? Zapraszam do Akceptu Dżęziary, tutaj jest, ale... tylko żeby była jasna. Ja jestem bardzo tutaj surowa, proszę, jeżeli chodzi o ten temat. Niestety nie. No to nie ma szans, utknęliśmy, kochani. Nie wiem, co było dobre. I zatwierdzę się, Wiki. Dobrze, no to ci wyszło, widać, że ten ruch czujesz. I podaj, Kubusia, daj, twoja osoba, kobieta, która ma krótkie włosy. Albo mężczyzna, który ma krótkie włosy, nieznajomy. Czekaj, muszę to obejrzeć. Analiza. Okej, okay, taki mam mood. Wiem już, jak tancerze tańczą, nie? Oni dosłownie porządkują ruchy. Chodzę od rana. Uśmiech ubrana, taki mam look. Miałem was za kogoś, wszyscy co tańczyli dżęziara, ale jednak to jest łatwe. Kolejna zmiana, ja to dżęziara. Dobra, sprawdzamy to. No jest to piękne, no. Trzeba przyznać, każdy ruch jest dobry, tylko troszeczkę koślawy. Dobrze, zaliczyłem. Jest, dobra. Dobra, tańczymy dżęziarę. Wika! O, slay, baby! Dżęziara, dokończ piosenkę ekipy. Dobra, idziemy teraz do Wiki. Musiała wręczyć od razu. Szedłem dokończyć piosenkę ekipy. Patrzę w gwiazdy. Z lewej siedzi jeden król, a z prawej też jest król. Jest! Dobrze! Tak ma wyglądać jeden nieznajomy. Twój nieznajomy musi być łysy. O co tu chodzi? Gwiazdy chyba co masz od ECE. Las Zenek! Cicho! Nie wiem co to jest. Gdzie to tam po tym kupił tata? Jak multi? To jeden moment i ja. O, król. Miałem Kubusia Playa. Wiem, gdzie może być kobieta w krótkich włosach. Daj! Jest tu ktoś łysy! Mam Kubusia do oddania. Nie ma tu nikogo łysego. Nawet nie ma człowieka. A co dopiero łysego człowieka? Co, najpierw same pewniaczki, nie? Jak nie ty jeszcze z Burgem Family gra z Freezem. Tak o Hemingway. Ej, dobra, nie znam już niczego, nie? Dzień dobry. Czy mógłbym wstawić panu tego Kubusia? Dla pana po prostu, bo będzie okej. Dziękuję bardzo. To dla pana. Dziękuję, do widzenia. Dało mi się. Ej, to ja tu utknąłem na dobre, nie? A oni patrzyli. Co, chudego nie znasz? Kawka na wynos. Dzisiaj towarzyszy mi? Stanach. Wojskę cię spakowałem i polecisz ze mną. To jest trzech króli. Dobrze! O, to pan jest łysy, tak, pan jest łysy. Znaczy tak 50-50, ale I don't care on. Przepraszam. Tak, proszę, tak. Mam zadanie, żeby dać panu Kubusia. Miłego dnia panu. Dziękujemy. Lecimy do Wiki. I teraz tak. Ej, zgubiłem tabliczkę. Żeby wygrać Mystery Boxa Kubusia, muszę ci dać pomieszczenie, w którym znajduje się klucz. Klucz znajduje się w kuchni. O, ja pitort tam był. O, Jezus. Nie, to na pewno. Nie. Czekaj. Ej, czekaj. Lodówka. Ej, to będzie ciężkie. Dobrze. Jest. Szukacie klucza w kuchni! Ej, dobra, to jest wielki finał. Taki mały jest ten klucz. Ja mi się wydaje, że to musi być jakiś taki. Jest! Pod solą był! Yeah. Wika! Proszę spróbować otworzyć. Jest! Jest to ten klucz! Dobrze, wygrywasz! I twój mysterio.
Teleboxa. Nie. Dziękuję serdecznie, otwieram go od razu. Oraz 500 zł za wygrany odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć całą zawartość Mystery Boxa Kubusia, to na TikToku zrobiłam opening. Dziękuję strasznie. Coś pięknego. To są właśnie odcinki u Wiki. Tutaj warto się spocić, wydać ostatnie krople potu. Niestety tym razem nie wyszło. Przepraszam wszystkich fanów, których zawiodłem. Do mnie gratuluję. Dzięki za wzięcie udziału, wam dziękuję i widzimy się za tydzień. Pa!